Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu opowiem Wam o grupach cenowych. Dodamy te grupy, opowiemy sobie, jakie te grupy są, a następnie użyjemy ich w różnych scenariuszach synchronizacji stanów oraz, no, w tym przypadku cen z magazynu Baselinkera do Allegro oraz do innych miejsc. Na liście produktów, jak wejdziemy sobie w jakikolwiek produkt, to cena główna, którą mamy podaną w zakładce sprzedaż i magazyn, jest ceną brutto. Jeżeli pobieramy produkty z Allegro, jeżeli pobieramy ceny i produkty ze sklepu, to tutaj pojawi się cena brutto. To nie jest cena netto, to jest ta cena, którą mamy w sklepie albo którą mamy w Allegro, czy w innym koncie Marketplace, w hurtowni bądź jeszcze w innym miejscu. Możemy dodać sobie kolejne grupy cenowe i te grupy cenowe mogą być od siebie również zależne. Wielu klientów pyta mnie o cenę netto, o cenę zakupu. No i co wtedy, słuchajcie? Możemy taką cenę dodać sobie do naszego magazynu i na podstawie tej ceny my możemy obliczać kolejne pozostałe ceny. Żeby dodać grupę cenową, musimy w zakładce produkty przejść do części ustawienia, a następnie grupy cenowe. Klikamy dodaj grupę cenową. Pierwszą grupę cenową nazwiemy cena zakupu. Cena zakupu. No i tutaj do tego pola będziemy chcieli wprowadzić złotówki, bo kupujemy w złotówkach. Oczywiście to może być inna waluta. Jest to standardowa grupa cenowa, czyli my sami ją będziemy wprowadzać. No i chcemy, żeby ona dotyczyła tego mojego katalogu. Mam jeden katalog. Gdyby było ich więcej, tutaj byłaby ich lista. Czyli mamy cenę zakupu. Teraz dodajmy sobie cenę, którą my będziemy chcieli, żeby była ceną bazową wystawianą już z naszą marżą, czyli na przykład cena plus marża. I chcemy, żeby ta grupa cenowa była zależna od ceny netto, którą my dodamy do Baselinkera, czyli nie będzie to standardowa grupa cenowa, tylko będzie to grupa zależna od innej grupy cenowej. Od jakiej? No od tutaj ceny zakupu, tak? Czyli od ceny zakupu do ceny zakupu my chcemy dodać na przykład 25%, czyli zapisujemy tu 1.25. Gdybyśmy chcieli tą cenę pomniejszyć o 25%, no to tutaj zapisalibyśmy 0.25. OK, czyli tą cenę powiększymy o 25%, również dotyczy ona mojego katalogu. Dodajemy kolejną grupę cenową, ponieważ my chcemy wystawić inną cenę na Allegro, inną cenę w sklepie. Więc stworzymy kolejną grupę cenową, którą nazwiemy Allegro. Allegro również będzie zależną grupą cenową, ale już tym razem od mojej ceny plus marża. Czyli ta cena zakupu powiększona o 25% ma być dodatkowo jeszcze powiększona o kolejne 25%, czyli zapisujemy 1.25. I to jest cena, którą my chcemy, żeby ona była na Allegro, żeby ona była synchronizowana do Allegro, również w moim katalogu. No i dodajmy teraz grupę do sklepu, czyli dodajemy kolejną grupę cenową, nazwiemy ją sklep. To będzie również zależna grupa cenowa i tym razem chcemy, żeby ona była również zależna od ceny z powiększoną marżą, tylko że w sklepie nie chcemy wystawiać produktów w cenie o 25% większej, tylko o 15%, dlatego zapisujemy tu 1.15. Zapisujemy. No i teraz jak wrócę do magazynu, to nasz produkt, no nie ma na razie tutaj tych cen policzonych, ponieważ my nie mamy wprowadzonej ceny zakupu. Mamy tylko tą cenę, która została pobrana podczas importu ze sklepu bądź Allegro. No, natomiast jeżeli naszą ceną zakupu jest na przykład 90 zł, to wtedy jak widzicie cena zakupu plus marża to jest 112,50, ale cena na Allegro to będzie 140 zł, cena w sklepie to będzie 129,38. Oczywiście w każdym z tych przypadków mówimy o cenie brutto, takiej, którą chcemy my wysyłać do danego miejsca, do Allegro albo do sklepu. No jeżeli mamy już dodane te tutaj nasze grupy cenowe, to możemy ustawić synchronizację. Zapisujemy zmianę w tym produkcie, przechodzimy sobie najpierw do sklepu. W sklepie w zakładce ceny, jak włączymy sobie synchronizację i mówimy tutaj o synchronizacji z Baselinkera do sklepu, no to tutaj wybieramy sobie grupę cenową, którą chcemy synchronizować, czyli w tym przypadku sklep. Wybieramy co ile chcemy synchronizować, zapisujemy. Oczywiście nasze oferty muszą być w sklepie powiązane z produktami, które mamy w magazynie. Jeżeli chodzi o Allegro, no to musimy to zmienić w zakładce ustawienia aukcji. Tu, gdzie mamy grupę cenową, wybieramy Allegro.
W tym miejscu my też możemy dodać mnożnik cenę, natomiast on dodaje to przy wystawianiu nowej oferty. Natomiast tutaj mówimy o grupie cenowej, którą synchronizujemy. Musimy tą zakładkę zapisać i teraz tam, gdzie mamy ceny, po prostu uruchamiamy taką synchronizację, jaką chcemy. Tutaj, jak widzicie, nie ma wyboru tej grupy cenowej, więc po prostu wybieramy sobie te warunki, które chcemy, tak? Czyli przy cenie 0 oferta będzie zamknięta, przy mniejszej będzie zwiększona, przy większej zwiększona, limit zapisujemy. No i teraz te ceny, które my ustaliliśmy sobie w systemie BaseLinker, w tym produkcie, w zależności od tego, jaka to jest grupa, jest przesyłana do konkretnego miejsca. I teraz pewnie się zastanawiacie, no dobrze, ale ja mam cenę główną, tak? Ona jest pobrana ze sklepu. Ja potrzebuję tą cenę mieć, pobrać, tak? Skądś tą cenę. No bo jeżeli mamy 100 tysięcy produktów, no czy tam 10 tysięcy, to nie będziemy tej ceny wpisywać. Jeżeli posiadacie plik z cenami, to my możemy zaimportować do Excela plik CSV, który nam uzupełni to pole. Potrzebujemy mieć tylko po prostu plik właśnie dzielący się na kolumny, gdzie będziemy mieli kolumnę na przykład z kodem EAN produktu, kodem SKU, w kolejnej kolumnie będziemy mieli tą cenę i my możemy podczas importu tą jedną kolumnę uzupełnić. I wtedy te pozostałe tutaj grupy cenowe, które dodaliśmy, uzupełniłyby się automatycznie, bo one są zależne od tej ceny. Jeżeli tą cenę zakupu chcecie w jakiś sposób obliczyć, no to też bardzo prostym sposobem jest po prostu eksport za pomocą tutaj importów i eksportów. Eksport pliku CSV, gdzie będziemy mieli wszystkie produkty z magazynu. To jest ten domyślny wydruk, nazywa się produkty domyślny CSV i wtedy możemy ten plik CSV edytować w Excelu, dodać nową kolumnę, obliczyć cenę zakupu, tak jak my ją tam sobie liczymy od tej ceny brutto, a następnie zaimportować do naszego magazynu i wtedy ta cena zostanie tutaj uzupełniona, a grupy cenowe zależne zostaną uzupełnione. Potrzebujesz pomocy z BaseLinkerem? Napisz na biuro@urp.pl. Zajmuję się wdrożeniami, szkoleniami, audytami do systemu BaseLinker. Chętnie pomogę, jeżeli już masz konto, jeżeli planujesz założyć konto. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Raz w tygodniu dodaję nowy materiał.